Dobry wieczór Państwu. Drodzy Państwo. Mam wielki zaszczyt i przyjemność powitać Państwa na specjalnym koncercie wieńczącym jubileusz 90-lecia poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia, Radia Poznań S.A. Kłania się Państwu Krzysztof Ratajczak. Drodzy Państwo, dokładnie 24 kwietnia 2018 roku obchodziliśmy już kolejne 91 urodziny naszej stacji. Dzisiaj właśnie w taki piękny, artystyczny, muzyczny sposób, w tych pięknych okolicznościach auli Nowa Poznańskiej Akademii Muzycznej chcemy spuentować cały jubileuszowy rok. Drodzy Państwo, radio to oczywiście teatr wyobraźni, radio to oczywiście piękne słowa, radio to oczywiście emocje, ale także przede wszystkim muzyka. A zatem muzyka do tej puenty dziś nadaje się idealnie. Jazz także znakomicie, bo istniał na poznańskiej radiowej antenie już w końcówce lat 20. XX wieku. Zatem dzisiaj na pewno wielka dawka wspaniałych muzycznych wrażeń. A teraz, drodzy Państwo, poproszę o zabranie głosu gospodarza naszego dzisiejszego spotkania, prezesa rozgłośni regionalnej Polskiego Radia w Poznaniu, Radia Poznań S.A., redaktora naczelnego, pana Filipa Michała Rdesińskiego. Zapraszam, panie prezesie. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa zgromadzonych na sali, jak i naszych radiosłuchaczy. 91 lat to słuszny wiek, ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze, nie byłoby tych 91 lat, gdyby nie Państwo. Jesteśmy dla Państwa i dzisiaj ten koncert jest właśnie dla Państwa. Tak jak całe 90-lecie, które obchodziliśmy przez ostatni rok. To były piękne, wzruszające chwile. Ja pamiętam wiele wzruszających sytuacji, zarówno na pikniku rodzinnym, który odbył się w maju zeszłego roku pod Areną. Pamiętam liczne koncerty, wydarzenia kulturalne, także liczne wydarzenia sportowe, które towarzyszyły tej rocznicy. Kiedy rok temu rozmawiałem z Maciejem Fortuną, z wirtuozem Maciejem Fortuną o tym, w jaki sposób można muzycznie podsumować, zakończyć ten wspaniały rok jubileuszowy. I rozmawialiśmy dosyć długo, ale postawiłem takie trzy warunki. Żeby utwór, który dzisiaj powstanie, opowiadał z jednej strony o historii muzyki, ale tej muzyki, która powstaje tutaj, w Wielkopolsce, która powstawała tutaj przez ostatnie 91 lat. Chciałem także, ażeby ta historia muzyki była wpisana w te wydarzenia historyczne, które towarzyszyły właśnie powstawaniu różnych utworów, czy aby artystów, których muzyka gdzieś tam będzie wplatana, pokazywać także w pewnym kontekście historycznym, bo muzyka nigdy, czy sztuka nigdy nie jest oderwana od tego, co się dzieje wokół. Ale też poprosiłem o jeszcze jedną rzecz, o to, ażeby osią tej całej historii było właśnie radio. Stąd też tytuł dzisiejszego koncertu, Radio Poznań Jazz. Serdecznie Państwa zapraszam na tą wspaniałą opowieść, którą dzisiaj Państwo na sali także będziecie mogli zobaczyć, a nasi radiosłuchacze zobaczyć już niebawem na stronach internetowych naszego radia, bo dzisiaj radio to już nie tylko słowa, dźwięki płynące z eteru, ale także dzisiaj radio można oglądać w internecie. Można nie tylko słuchać, ale właśnie czytać, oglądać także to, co się dzieje w studiu za pomocą właśnie technologii wideo. Szanowni Państwo, jeszcze raz serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na dzisiejszy koncert. Dziękujemy serdecznie. Prezes Radia Poznań S.A. Filip Michał Rdesiński. Drodzy Państwo,
Bardzo łatwo zauważyć. Ta piękna kolorystyka niebiesko-biała, tak bardzo lubiana w Poznaniu i w całej Wielkopolsce. To barwy oczywiście Radia Poznań, ale także pięknie prezentuje się nazwa naszego mecenasa dzisiejszego koncertu, partnera, firma Enea S.A. Zapraszam serdecznie pana prezesa Mirosława Kowalika. Bardzo prosimy. Dzień dobry Państwu. Jestem zaszczycony, że dzisiaj w takich okolicznościach mogę pogratulować zacnemu jubilatowi, zacnym pracownikom, zacnym słuchaczom, radiosłuchaczom, jak ktoś tu powiedział, i teraz radio to też wizja. To jest misja, która daje wszystkim dużą radość. I zastanawiałem się dzisiaj, co powiedzieć, co łączy Enea i Radio Poznań. Oprócz barw, o których tutaj zostało tutaj powiedziane i zaakcentowane. Ale łączy pewna misja działania na rzecz lokalnego środowiska, lokalnych społeczności. I to mamy wpisane w swoje DNA. I tym się cieszymy. Rozpoczęliśmy tą współpracę bardzo aktywnie już ponad 2 lata temu, bo o ile pamiętam, Radio Poznań wróciło do swojej oryginalnej nazwy rok temu, tak? Czyli do swojej tradycji. Enea jest związana z Poznaniem, Radio Poznań jest związane z Poznaniem i chcemy być ciągle związani z Poznaniem i działać na rzecz Wielkopolan. I to jest istotna sprawa i tą sprawą się interesujemy wspólnie, dlatego wspólnie działamy na rzecz lokalnego środowiska, które tutaj jest obecne na tej sali, a sala Aula Nowa, Akademia Muzyczna, piękne dźwięki, piękne głosy, tak jak w radio. Czyli coś mamy, coś wspólnego jest z radiem i dzisiaj będziemy tego uczestnikiem wielkiego wydarzenia 90 lat, tak jak powiedzieliśmy, zacny jubileusz. Stąd 91 już nawet, tak? No to życzę wszystkim pracownikom, przede wszystkim prezesom, dalszego rozwoju, dalszych jubileuszy, być może 100-lecia, 190-lecia, 200-lecia. Zobaczymy, co za 200, co za 100 lat będzie już, w jaki sposób radio będzie oddziaływało na słuchaczy. I wszystkim dobrej zabawy dzisiaj. Dziękujemy serdecznie i oby nam przez te kolejne lata rzeczywiście światło znakomicie świeciło, prąd był dostarczany, a o to zadba Enea z prezesem Mirosławem Kowalikiem. A ja dodam, jeśli można. Szanowni Państwo, gdyby nie było prądu, nie byłoby radia. Chociaż tą baterię, panie prezesie. A baterie mamy nieźle naładowane, proszę Państwa. Jeszcze bardziej, myślę, muzycznie będziemy i energetycznie wszyscy pod wrażeniem tego, co wydarzy się niebawem na tej scenie. Widzą Państwo już nasza znakomita orkiestra w pełnej gotowości. A ja teraz pozwolę sobie odczytać jednak z notatek, żeby niczego nie pomylić. Drodzy Państwo, był ten człowiek już wspomniany przez prezesa Rdesińskiego, a teraz powiem kilka słów o nim. Doktor habilitowany sztuk muzycznych, magister nauk prawnych, związany z Akademią Muzyczną imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Jego dorobek płytowy obejmuje 25 autorskich albumów. Łącznie wziął udział w nagraniu 120 albumów. Ze swoimi zespołami występował na całym świecie, dając ponad 1000 koncertów. W 2014 roku honorowany został Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania. Otrzymał także odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. A zmarły niedawno Jerzy Milian dedykował mu kompozycję Music for Mr. Fortuna, której premiera miała miejsce w 2016 roku. Jak było powiedziane, wirtuos Maciej Fortuna, zapraszam. Bardzo proszę. Proszę Państwa, Maciej Fortuna, no i szybciuteńki, błyskawiczny wywiad. Dzisiaj już wywiady były, widziałem i telewizyjne, i radiowe. Zatem najbardziej banalne z banalnych pytań. Skąd narodziła się, bo wspominał o tych warunkach prezes Filip Rdesiński, jak sobie po raz pierwszy się spotkaliście, ale jak ta idea gdzieś tam w głowie przecież artystycznej narodzić się musiała? Jak to się stało? No jak tutaj wspominali prezesi, jazz to energia.
Tak, tak, dokonam pewnego skrótu myślowego, a co za tym idzie, mamy bardzo energetycznych muzyków, niesłychanie energetyczne środowisko w Poznaniu. To w Poznaniu odbył się pierwszy koncert jazzowy, wcześniej jazz grano do tańca, ale tutaj właśnie na targach w latach 20. zabrzmiały po raz pierwszy dźwięki jazzowe jako dźwięki koncertowe. Tu tutaj rozpoczynali tuzy polskiego jazzu, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Jerzy Milian, no i oczywiście Krzysztof Komeda, nie licząc oczywiście masy innych wspaniałych muzyków, Wojciech Lechowski, Janusz Chojan, Benon Hardy, artyści, którzy tworzyli środowisko i tworzyli, współtworzyli historię muzyczną, historię Polski XX wieku, muzyczną historię Polski na arenie międzynarodowej. Co więcej, to tutaj właśnie rozpoczynał swoje muzyczne przygody Marek Biliński, Krzesimir Dębski. Nieprzypadkowo właśnie spotykamy się w tym właśnie miejscu, w Akademii Muzycznej, w miejscu, które również odmienia współczesne oblicze miasta, oblicze muzyki jazzowej. To Ptaszyn-Wróblewski w Trzech Kwadransach Jazzu wspominał nie tak dawno, że Poznań dołączył do grona jednych z najważniejszych ośrodków jazzowych w Polsce, a obecnie, patrząc po dokonaniach naszych wychowanków, staje się jednym z najważniejszych i tego bardzo życzę i dziękuję tym bardziej za zaproszenie, za pomysł na to, aby w takiej właśnie formule uczcić i zwieńczyć obchody 90-lecia Radia Poznań. Tym bardziej, że tej fortuny radio na pewno potrzeba, panie Macieju. Proszę państwa, Radio Poznań Jazz. Dzisiaj szczególny dzień, 7 dzień maja 2018 roku. Tak to jest, jak radiowiec chce zadać się pytanie, a rozmówca jest tak szybki i błyskawiczny, że wszystko już właściwie powiedział, łącznie z tymi zapowiedziami. Tylko pochwalę się, że mamy także studio imienia Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w studiu numer 1 w rozgłośni przy Berwińskiego, a więc też z jazzem spotykamy się na co dzień, nawet idąc do pracy, widzimy tę piękną tabliczkę i myślimy wtedy o jazzie. Proszę państwa, niech teraz artyści rządzą na tej scenie, ja się usuwam. Posłuchać pięknych, starych melodii, które znamy z domu, z płyt starych. To są piękne rzeczy. W radio rzadko można to słyszeć, w telewizji również nieczęsto, ponieważ w Adrii są te zwyczaje. Może właśnie, może już mamy dosyć tego big beatu, może jakiś przesyt nastąpił w pewnym momencie. No, coś się musi zmienić, no, nie możemy ciągle tkwić w tym samym. No, nostalgia, może i nostalgia, ale w tym jest coś widocznie. Moda tamtych lat, 30., a więc naturalne jedwabie, boa, pajety, lejące się materiały i odrobina szaleństwa. Pozwólmy sobie czasem na ten luksus.
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie.
Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Mm-hmm.
Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, wieńczące jubileusz 90-lecia Poznańskiej Rozgłośni Polskiego Radia, Poznańskiego Radia, obecnie Radia Poznań S.A. Drodzy Państwo, rozszerzając słynne powiedzenie Piotra Strzeleckiego, chyba wypadałoby powiedzieć: kochajmy artystów, kochajmy muzyków, kochajmy jazzmenów. Piękna, sentymentalna podróż przez wiele lat historii Polski, historii Poznania, ale przede wszystkim radiowej historii. A natrafimy jeszcze troszkę współczesności, bo będziemy już w 92 rok działalności. I będziemy to czynić dalej dla Państwa, dla słuchaczy największego radia w Wielkopolsce, Radia Poznań. Podróż sentymentalna dla nas radiowców, ale myślimy, że także dla wielu wspaniałych muzyków, którzy Państwu się zaprezentowali, bo i związki z Poznaniem, z Wielkopolską też bardzo silne. Drodzy Państwo, zapraszam Jan Kaszyn-Wróblewski, Marek Wieliński, Krzesimir Dębski i twórca tego pięknego, multimedialnego, jazzowego projektu, Maciej Fortuna. Zapraszam serdecznie prezesu pana Filipa Rydeszyńskiego oraz pana Mirosława Kowalika z Enei. Jak mówiłem, kochajmy artystów, kochajcie muzyków, kochajcie jazzmenów. Jan Kaszyn-Wróblewski, tak się ustawi. Wielkie brawa, Maciej Fortuna, Marek Wiliński, Krzesimir Dębski. Proszę Państwa, i stosowne kwiaty dla naszych artystów, nasze radiowe, uśmiechnięte koleżanki. Jak Państwo widzą, nie zawsze trzeba mieć radiową urodę. Wielkie, wielkie brawa i podziękowania dla wspaniałych artystów. Radio Poznań Jazz. Koncert wieńczący jubileusz 90-lecia Radia Poznań. Dziękujemy serdecznie artystom, dziękujemy, ale jeszcze nie kończymy koncertu, drodzy Państwo. To jeszcze raz wielki aplauz. Jan Kaszyn-Wróblewski! To teraz, żeby było sprawiedliwie. Krzesimir Dębski, Marek Wieliński i twórca tego przedsięwzięcia i wielkiego, wspaniałego muzyczno-radiowego zamieszania, Maciej Fortuna. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Panów prezesów poproszę o pozostanie, dobrze? Poproszę o pozostanie. Drodzy Państwo, i jeszcze wielkie brawa. Wspaniała orkiestra nam towarzyszyła pod dyrekcją Jacka Pawełczaka. Także proponuję, panie prezesie, zaimprowizujmy wręczenie bukietu kwiatów dyrygentowi podczas dyrygowania. To się dzieje tylko na żywo. Paulinowa Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Jacek Pawełczak, jego wspaniała orkiestra.
Proszę Państwa, wybrzmiała ta muzyka, ale ja obiecuję, że jeszcze zabrzmi. Drodzy Państwo, pozwólcie, że serdecznie zaproszę na scenę pana wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Pawła Lewandowskiego. Panie ministrze, serdecznie zapraszam. A może troszeczkę, żebyśmy nie robili takiego zagęszczenia. Przemieszczę się tutaj. Pana ministra zapraszamy, bo drodzy Państwo, jeszcze chwila fantastycznego skupienia nie tylko jazz, ale także wspaniałe wyróżnienia. Drodzy Państwo, zaprośmy na scenę pana Marka Bilińskiego. Zapraszamy serdecznie tutaj do centrum. Ja wygłoszę oficjalną. Tutaj zapraszamy, panie Marku. Bez tych instrumentów, z tym pięknym brzmieniem, ale są blisko, są blisko. Drodzy Państwo, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan profesor Piotr Gliński, nadał srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis panu Markowi Bilińskiemu. O dokonanie w imieniu pana premiera Piotra Glińskiego tego odznaczenia proszę pana wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Pawła Lewandowskiego. Panie ministrze, bardzo proszę. Proszę państwa, pan Marek Biliński. Pozwólcie państwo, ja postaram się to w miarę szybko zrobić, bo gdybym miał całe uzasadnienie czytać, to zostalibyśmy co najmniej do północy, choć wiem, że państwo mają czas. Marek Biliński to absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wkroczył w świat muzyki popularnej, grając na instrumentach klawiszowych formacji Bang. W latach 80-83, proszę mnie korygować, żeby coś się nie zgadzało, zagrał z zespołem kilkadziesiąt koncertów oraz uczestniczył w nagraniu dwóch albumów Jestem Panem Świata oraz Ciągle Ktoś Mówi Coś. Jako artysta solowy Biliński zadebiutował w 1982 roku singlem Fontanna Radości. Państwo pewnie wiele tych tytułów sobie przypominają. Niezwykłą popularność przyniósł panu Markowi kolejny singiel Dom w Dolinie Mgieł. Pochodzący z niego dynamiczny utwór Ucieczka z Tropiku stał się wielkim przebojem, zaś ilustrujący go teledysk, jednym z najczęściej odtwarzanych przez Telewizję Polską. W 1983 roku na rynku ukazał się pierwszy solowy album Marka Bilińskiego Ogród Króla Świtu, zaś rok później równie popularny E nie równa się MC kwadrat. Ja przełożę karteczkę, to nie jest koniec zasług. Proszę państwa. Pan Marek Biliński po wydaniu albumu Wolne Loty w 1985 roku spędził 4 lata jako wykładowca Akademii Muzycznej w Kuwejcie. Zgadza się? Proszę bardzo. Petro Jazz to był. Proszę Państwa, ale to nie koniec, drodzy Państwo. Pan Marek Biliński reprezentował Kuwejt na wystawie Expo 92 w Sewilli. Ale na meczu nie był, bo rozmawialiśmy, czy fan piłki, nie do końca. Po powrocie do kraju pan Marek Biliński jako pierwszy polski muzyk zorganizował cykl wielkich plenerowych koncertów typu Dźwięki Światło, inspirowanych widowiskami zapoczątkowanymi przez na przykład Jean-Michela Jarre'a. Pierwsze z nich w Szczecinie w roku 93 i Krakowie rok później zgromadziły ponad 50 tysięcy widzów. Kolejny album w 94 roku pod tytułem Dziecko Słońca stał się inspiracją widowiska baletowego wystawionego w 1995 roku na scenie Teatru Wielkiego, jak żeby inaczej, w Poznaniu. Od połowy lat 90. Marek Biliński komponował głównie muzykę do programów telewizyjnych, filmów, m.in. Przyjaciel Wesołego Diabła i Bliskie Spotkania z Wesołym Diabłem oraz wydarzeń scenicznych jak Oprawa Muzyczna Gali, wręczenia nagród muzycznych Fryderyk. W 1998 roku Marek Biliński skomponował refleksje wykonane w listopadzie tego roku przez Orkiestrę Kameralną Amadeus pod dyrekcją oczywiście poznanianki Agnieszki Duczmal. Kolejne wielkie plenerowe koncerty Bilińskiego z udziałem wizualizacji laserowych, tancerzy i bębniarzy odbyły się w Gnieźnie w roku 2000, w Gdańsku w 2003 i z okazji otwarcia wystawy Warszawa Przeszłości w roku 2005. Po wieloletniej przerwie Marek Biliński powrócił w marcu 2008, na szczęście. A to ja dodałem od siebie, tego nie było w uzasadnieniu. Z nowym studyjnym albumem Fire, zawierającym silne wpływy zarówno rocka progresywnego, jak muzyki klubowej i industrialnej. Ostatnim jak dotąd wydawnictwem Bilińskiego jest album Mały Książę z jesieni 2010 roku, dynamicznym brzmieniem nawiązujący do najwcześniejszych przebojowych singli artysty. Pracuje pan nad czymś? Mamy coś do powiedzieć?
tak? W 2018 już? Uzupełnię uzasadnienie. Jeszcze chwilka. Proszę Państwa, Gloria Artis, zasłużony dla kultury, srebrny medal wręczony przez pana ministra Pawła Lewandowskiego. Marek Biliński, legenda, żywa legenda muzyki elektronicznej, także jazzującej. Dziękuję serdecznie. Panie Marku, gratuluję. Chce pan coś powiedzieć miłego? Rzeczywiście. Nie ukrywam, że jest to całkowite zaskoczenie dla mnie, bo niezwykłem odbierać nagród, zwykłem pracować i w zasadzie muzyka pochłania całkowicie moje życie. Wszystko najpierw musi być w głowie, potem jest dopiero w instrumentach, a tak nawiasem kończąc już i puentując, to te instrumenty, mimo że są elektroniczne, to one same nie grają. Dziękuję serdecznie, Marek Biliński. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Dziękuję panom prezesom. Kochajmy muzyków, kochajmy jazzmenów, kochajcie radiowców. Dziękujemy, że byliście tego wieczoru z nami. Kłaniam się, do zobaczenia.